Witam na mojej następnej wyprawie wędkarskiej. Stanąłem teraz tutaj za takimi krzakami. Tak mocno wieje, że nie wiem, czy mojego głosu będzie słychać w kamerce. No i co? Będziemy dzisiaj obławiać te miejscówki, co ostatnio. Pogoda nie rozpieszcza, pochmurno. Na razie nie pada, więc nie ma jeszcze jakiejś tragedii. Chociaż zapowiadałem jakieś opady przelotne. No nic. Mam nadzieję, że się szybko to nie popsuje. Będziemy łowić okonie na dropshota. Sprawdzimy, czy coś dziś będzie się działo, czy jakieś wreszcie fajne ryby złowimy. No i będziemy walczyć, więc biorę wędkę i zabieram się do roboty. I co tu nam pokaże? O, jest drobnica. Drobnicy sporo. O, nawet coś tu fajnego do dna przyklejone. A czy okonie tu nabrałem? Zobaczymy. Zobaczymy teraz dalej. Oj, tu dopiero tej drobnicy na dnie. Ło! Masakra. Tam na dnie to stoi tego. Ale to już grubsze ryby. O! Jest tej rybki. Grubo, pod samą powierzchnię tej ryby stoi 3,9 metra, woda ma 6,2 stopnia. Na dnie poprzyklejonych też sporo ryby stoi. No jest tej ryby, jest. Będziemy próbować. Pierwszy oko nie jest nieduży. O, taki sobie machnął. Z rana koniszek. Taki rana. O, taki sobie wziął. Nieduży. Okonek nieduży jest. Ale wziął, się liczy. Liczy się, że branie znowu było. No to udało się teraz na główkę fajnego okonia machnąć. O, ładny będzie. Na główeczkę wziął sobie. Patrzcie, ja pierdzielę, jaki fajny okoń. O, taki okonicho wziął. O. Tyle chodzenia. I złowiło się coś wreszcie. Dzisiaj spróbowałem na mikro jiga. A wam pokażę tą główkę, jak sobie machnął. Może to woda otworzy dzisiaj. A na taką główeczkę sobie machnął taki okonek. Patrzcie. To wypuszczamy. Szedł. No. Jakiś okonek chyba weszły znowu. O! Fajny. Taki. No to taki średniaczek teraz. O. No mały. Teraz taki sobie opnął. Za trzubeczek.
jak sam lasknął. Pójdę teraz w górę rzeki. Miejsca jest sporo, może tam będzie się coś działo. Mniej tam wieje. Zobaczymy. Miejsca dziś naprawdę jest dużo do łowienia, więc pochodzę więcej niż ostatnio. Nie będę obławiał w jednym miejscu. I zobaczymy, co będzie się działo. Teraz pójdziemy tam w stronę mostu. O, jeszcze na chwilkę się tu zatrzymiemy. No to uważam, że sporo tej drobnicy tam przy drzewie stoi. Może tu coś będzie. Parę rzutów się wykona, szybko się to sprawdzi. Jak są, to zawsze jest branie. O, pierwszy rzut i ryba. Nieźle. Pierwszy rzut. Już mamy okonka. Takiego, nieduży. Trochę tutaj skarpa się ciężko łowi. No ale tu wszędzie takie jest właśnie podejście do tej wody. Z wysoka. No to jeden. Tylko weszła na miejscówkę. I już okonik bachnął. No tak, widać, te okonie może wszędzie będą. I trzeba trochę pochodzić. No to teraz idę z drugiej strony rzeki. Spróbuję na starych miejscówkach. Tam, gdzie w grudniu łowiłem. Zobaczymy, może tam będzie się coś działo. Pogoda fatalna, wieje, pada. Ciężko się łowi. Ale co, walczę dalej. No, teraz wracamy z powrotem. Tam się nic nie działo. No koniec taki grubszy. Wrócimy na tą starszą miejscowę. Zobaczymy tam, czy coś się będzie działo. Dzisiaj w ogóle ciężko, pogoda. Wieje, pada. Ciężko się łapie. No nic. No to co, kończę na dzisiaj, trochę połowiłem z rana, ale nie ma sensu dalej wędkować, bo pada deszcz. Jest naprawdę beznadziejnie w tym momencie, nie będę się męczył, jadę do domu i do następnego razu, mam nadzieję, że będzie lepiej. Dzisiaj ta pogoda dała mi popalić.